Gościmy przewodniczącego Komisji do Spraw Duchowieństwa krajów afrykańskich. Temat naszego spotkania to jest przedstawienie naszych możliwości związanych z prowadzeniem studiów doktoranckich w języku angielskim dla duchownych z Afryki. Wiedząc, że posiadają oni stopień tylko 4 lat studiów podstawowych, czyli my mówimy licencjat, niektórzy mówią, że jest to bakalaureat, więc my chcemy uzupełnić te studia do stopnia magistra i po roku studiów podstawowych przejście na 4-letnie studia doktoranckie. Przygotowaliśmy program tak zwanej teologii generalnej, czyli nie propozycja jednego instytutu, ale z 12 instytutów byłaby to oferta z teologii zarówno systematycznej, historycznej, jak i praktycznej. Yeah, in fact I came in order to see how we can promote some relationship between the Owerri Ecclesiastical Province in Nigeria, which is in the southeastern part of Nigeria, with a Catholic university here in Poland. And I think that we could cooperate in the area of theology and also in the area of philosophy. We have many seminarians who are training for the priesthood. And one area of concern is to ensure that we have good teachers that are orthodox. And this is one of the reasons why we think that cooperating with the university here, the Catholic University here, will help us produce teachers in philosophy, in theology, who will hand over the faith in a way that is complete and orthodox. Trzeba pamiętać, że w Europie, w Rzymie szczególnie, jest bardzo dużo studentów z tych właśnie krajów afrykańskich. Koszty studiowania są tam znacząco wyższe. No i mieliśmy takie sygnały, że jest poszukiwany ośrodek, który mógłby na wysokim poziomie realizować takie studia w języku angielskim. No i różnymi krokami tą informację rozpuszczaliśmy, że jest taka możliwość na naszym uniwersytecie, że są przygotowani wykładowcy. Dzisiaj nawet po tym spotkaniu wstępnym będzie również spotkanie z tymi, którzy prowadzą zajęcia w języku angielskim, mają doświadczenie, odbyli również studia w wielu krajach europejskich i to myślę, że będzie takim właściwym sygnałem, że nie tylko jest program gotowy, ale również i wykładowcy.